Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażemy Ci parterową willę z płaskim dachem projektu Urban Project, czyli naszego biura projektowego. Budowa jest aktualnie na etapie szklenia i już za kilka dni po wstawieniu okien i drzwi budynek osiągnie stan surowy zamknięty. Zapraszamy do oglądania! Dom usytuowany jest centralnie na 40-arowej płaskiej działce. Jak widzisz, garaż jest poza bryłą budynku, ale jednocześnie podłączony jest z budynkiem głównym zadaszonym łącznikiem. Całe zagospodarowanie wjazdu zaprojektowaliśmy dodatkowo w taki sposób, aby była możliwość zaparkowania samochodem pod łącznikiem i wypakowania ładunków prosto do spiżarni, jeśli jest taka potrzeba. Dom pod względem stron świata i funkcji w środku usytuowany jest idealnie. Nie da się ukryć, że sama działka ułatwiła nam to zadanie. Jeśli działka ma właściwą powierzchnię do skali domu oraz kiedy wjazd wypada od północy, cała reszta funkcji w domu układa się najbardziej poprawnie. O zagadnieniu lokalizowania budynku względem stron świata nagramy osobny filmik, którego link zobaczysz, kiedy będzie już dostępny. Powierzchnia tego domu i garażu to w sumie 430 m², z czego w domu mamy 360, a resztę w garażu. A kiedy jesteśmy w temacie garażu, jest on zaprojektowany tak, że mieści w sobie dwa samochody i spore miejsce na warsztat i motocykle. Obok bryły zamkniętej znajduje się dwa dodatkowe miejsca postojowe pod wiatą. Projektujemy tak, kiedy inwestor preferuje parkowanie szybsze, pod wiatą, a garaż lubi wykorzystywać do celów gospodarczych. Dom składa się z trzech stref – dziennej, rekreacyjnej oraz nocnej. Wysoka strefa dzienna to salon, kuchnia i jadalnia oraz część wejścia. Jest to najbardziej spektakularny fragment projektu. Wysoka strefa dzienna jest od 1,5 metra wyższa od pozostałych części budynku, które zaprojektowaliśmy 3-metrowe. W domach indywidualnych jedynie na specjalne życzenie inwestora zmniejszamy wysokość kondygnacji z 3 metrów na mniej. Uważamy, że w dzisiejszych czasach przy zastosowaniu wszystkich instalacji typu klimatyzację, wentylację, rekuperację, wysokość kondygnacji na 3 metry w świetle po wykończeniu to podstawa. Oczywiście opcja z miejscowymi obniżeniami sufitu też jest dobra, ale aby było z czego obniżać, podstawą musi być 3 metry. Taka wysokość sprawia, że okna i drzwi w całym domu będą większe, ale uzyskamy efekt pięknej przestrzeni, która daje odczucie wyższego standardu całego budynku. W samym użytkowaniu dodatkowa kubatura sprawia, że w części sypialnianej śpi się lepiej, a część rekreacyjna, taka jak spa czy siłownia, użytkuje się przyjemniej. Na budynek parterowy musisz mieć ochotę i być w pełni świadomym związanych z nim decyzji, a także konsekwencji tego wyboru. W tym projekcie chodziło nam o łatwy dostęp do każdej powierzchni, brak barier pionowych i możliwość kontaktu z ogrodem każdego z pomieszczeń. W domu parterowym z płaskim dachem kluczową rolę odgrywają okna i wykończenie elewacji. Elewację planujemy na jesień i z pewnością pokażemy Ci, jak będzie ona wyglądać i w trakcie realizacji. W domu parterowym zawsze największym wyzwaniem jest długość komunikacji, czyli korytarz. Gdy mamy do czynienia z domem o powierzchni 100 czy 150 metrów, nie jest to skomplikowane zagadnienie. Kiedy jednak dom ma 300 m² i więcej, długie dojścia stają się szczególnym wyzwaniem. Aby rozwiązać tą łamigłówkę, trzeba omówić z inwestorem dokładną kolejność funkcji w domu. Jak często i z którego zakątka będziemy korzystać, to też bardzo ważne przy planowaniu korytarza. W domu, który widzimy za sobą, najdłuższa droga do pokonania, czyli między strefą dzienną a końcówką nocnej, to tylko 12 metrów i nie dało się już tego skrócić. Opcją na zmniejszenie tej drogi była lokalizacja sypialni całkowicie od północy, ale to nie podobało się ani nam, ani inwestorowi. Przechodząc do strefy dziennej, mijamy po drodze pokoje dzieci i strefę relaksu, aby w końcu znaleźć się w strefie sypialni dorosłych. Ciekawym rozwiązaniem w tym domu jest również ogród zimowy, który jest usytuowany na końcu korytarza. Ciemny hol to coś, czego unikamy najbardziej, kiedy dla Ciebie projektujemy. Opcją na jego rozjaśnienie jest minimum okno. W tym domu mamy również świetlik dachowy, który został zamontowany już miesiąc temu na dachu. Sprawia on, że komunikacja staje się jeszcze bardziej przyjemna. Świetlik dachowy i doświetle dachowe pokazaliśmy Ci w drugim filmie. Jednym z wyzwań w budynkach parterowych jest też oddzielenie strefy dziennej od nocnej na zewnątrz budynku. Z jednej strony sypialnia w parterze to duży plus, kiedy można wyjść bezpośrednio na taras rankiem po samym przebudzeniu. Z drugiej strony to miejsce styczne części dziennej, a kiedy gości mamy wieczorem w salonie i na tarasie, to jak oddzielić sypialnię od imprezy przed salonem?
Barierami, które są bardzo subtelne, mogą być uskoki w elewacji albo zadaszenia. Niby nic, a jednak robi dużą różnicę. W małych domach dużo ciężej oddalić sypialnię od stref dziennych. Jedną z najlepszych opcji jest odwrócenie tych dwóch funkcji względem stron świata. Można tam zastosować wydłużoną ścianę elewacji, murek, jako kontynuację ściany, ale nie widziałam tego rozwiązania zbyt często. Tutaj odległość między ścianą salonu a sypialni ma 8 metrów, a okna w sypialni nie wychodzą na taras dzienny, choć ten jest zaprojektowany jako kontynuacja przed oknem sypialni. Zapraszamy Cię do oglądania kolejnego odcinka, w którym wraz z naszym ekspertem od okien i drzwi opowiemy o świetlikach dachowych w domach z płaskim dachem. Jeśli podobał Ci się nasz odcinek z opisem kolejnej naszej budowy, daj znać w komentarzu. A po więcej takich materiałów subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek z powiadomieniem. Nic więcej Cię już nie ominie. Do zobaczenia. Cześć!